pojawi jednorazówki są szkodliwe dla środowiska, bo rozkładają się bardzo długo, około 300 lat. Najlepiej zapakować śniadania do torebek papierowej, a następnie włożyć do pojemniczka wielokrotnego użycia. Pamiętajmy, aby idąc na zakupy, zabrać ze sobą torbę zakupową. Najlepsza będzie płócienna, ponieważ jest ekologiczna. Czas rozkładu zużytej torby to około 5 miesięcy. Płócienna torba jest lekka, wytrzymała. A jak się zabrudzi, można ją wyprać. Kiedy robimy zakupy? Gdy jest coś nam potrzebne. Czy zawsze dokonujemy dobrych wyborów? Nie unikamy wkusie reklam. Coś, co nie jest wcale takie fajne i potrzebne. Na co zwracamy uwagę, gdy coś kupujemy? Od pochodzi dany produkt. Ograniczamy food miles. Produkty sprowadzane z daleka, przewożone różnymi środkami transportu, statek albo samochód, bardzo dużo paliwa. Miejska się dostaje dużo spalin. Lepiej kupować produkty z Polski. Wybierajmy te produkty, które są zapakowane, przyjazne opakowania. Unikajmy opakowań foliowych. I tak zwanych jednorazówek. Najbardziej przyjazne dla środowiska są opakowania papierowe. I te opakowania, które nadają się do recyklingu. Co zrobić, aby mniej kupować? Można się wymieniać przedmiotami, których już nie potrzebujemy. Oczywiście przedmioty nie mogą być zniszczone. W szkole Dzień Wymiany odbędzie się 17 marca. To, a co ci jest niepotrzebne, a szkoda wyrzucić. Będziemy się wymieniać! Będą zadowoleni!